Czołem wędkarze, witam was dzisiaj. Nie z takiej znów małej pstrągowej rzeki. Ostatnio w moim wędkarstwie sporo się działo. Były płocie, były wzdręgi, były liny, były też brzany. Ale człowiek już zatęsknił za tym, żeby poprzedzierać się trochę przez pokrzywy, haszcze i całą tą dżunglę, którą możemy znaleźć o tej porze roku nad większością pstrągowych rzek. Dzisiaj będę łowił głównie na obrotówkę, głównie w górę rzeki. Mamy lipiec, więc już niedużo tego sezonu zostało, także trzeba korzystać. Przyjdzie wrzesień. To będzie taki miesiąc, gdzie jeszcze wyłowię się innych ryb. Natomiast no teraz, już do końca sierpnia, zamierzam się skoncentrować głównie na tym, żeby dołowić jeszcze parę ładnych kropasów w tym sezonie. Słońce nieśmiało nam tu dzisiaj wschodzi, na niebie sporo chmurek i oby tak zostało cały dzień, bo to by nam zwiastowało kapitalną pstrągową pogodę. A jestem nad wodą raptem może 10 minut, a już zanotowałem 4-5 brań. Jedna ryba do rączki, jedna spadła, kilka puknięć, o następne. Także jakby się taka pogoda utrzymała, to mogłoby być dzisiaj dobre łowienie. Nie tylko przez wzgląd na ryby, ale też przez to, żeby się po prostu w tym słońcu nie rozpuścić. Jest! No taki trzydziestaczek. Taki trzydziestaczek. Chodź tutaj, kolego, chodź. Ja stanąłem na pniu, który odpływa. No troszkę krwi, także pójdź, kolego. Siedź na woblerek. Woblerek prawie że większy od niego. I się odczepił koleżkę. Siedzi ryba. Ależ delikatnie się w tą obrotówkę wkleił, można powiedzieć, a nie musnął. Ale zapiął się dobrze. Poszedł. To trzeba być mistrzem. Po środku rzeki jest tylko jeden korzeń. Nie spojrzałem, gdzie rzucam. Rzuciłem dokładnie w punkt, w korzeń. Jakbyś chciał rzucić, kurczę, pod burtę albo pod drzewo, to ci się nie udaje. Czasami musisz 3-4 razy rzucać. Proszę bardzo. Za pierwszym razem w punkt. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wyjąć. No powiem wam tak, odkąd zacząłem łowić towarzyszy, myślę, że zapomniałem podbieraka i chyba jedno z drugim się złoży, bo za chwilę będę uciekał do samochodu. Idzie, nie wiem czy to deszcz, czy to burza, ale niebo raptem w kilka sekund całe się zaszarzyło. Także oddalam się w kierunku auta, żeby nie było za późno. Być może to i nawet jest idealna pogoda na pstrągi, tylko pytanie, czy ja się dzisiaj zdołam wytoczyć z samochodu, bo zanosi się tutaj na niezłe lanie, a to dzisiaj ja miałem lanie pstrągą spuszczać przecież. No nic, wracam nad wodę, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Wcale się nie przyjaśniło, chmury są dalej takie ciemne. I to w sumie trochę nawet wbrew prognozom pogody, bo
jakiś pierwszy deszczyk, to miał być koło godziny 9, nawet miała przejść jakaś burza. Tutaj proszę, jest parę minut po 6 i wie, jakby ta burza miała przejść zaraz. Natomiast do samochodu nie mam daleko, także idę, próbuję, a może coś akurat mam już na plecach podbierak, także czuję się bezpiecznie. Tyle tylko, że jak tylko zaszedłem na rzekę, to zaczęło coś z nieba kapać. No zobaczymy, z cukru nie jestem. Tu jest między trawami taka łaszka. Na tej łaszce widzę co najmniej 3 ryby. Dwie są drobne, ale jedna jest dobra, aż się jąkam, taka jest dobra. Przez moment miałem wrażenie, że nawet jest zainteresowana. Tylko pytanie, czy na tej płytkiej wodzie już gdzieś tu mnie nie zobaczyło. Jest. Ciutkę lepsiejszy. Na takim tutaj wyższym brzegu będę się musiał jakoś po niego stoczyć. Chociaż może to jeszcze taki rozmiar, że go dam tutaj radę jakoś na żyłce. No i się wypuścił kolega sam. No ale już taka rybka. Koło 30 cm. Także oby pogoda dzisiaj wytrzymała, bo jak pogoda wytrzyma, to te ryby, jak widzicie, są aktywne. Sieć. A i spadł. Nie chcę zapraszać, bo jest dopiero godzina 6 rano, ale czasami to trzeba, kurde, tydzień nad rzeką być, żeby mieć tyle kontaktów, ile ja dzisiaj mam przez tą niecałą godzinę. Brudzenie w dziurawych śpiochach to może nie jest najlepszy pomysł, ale kiedy się kąpać, jak nie w lato, nie? A miejscóweczka tutaj taka za trzcinką, że mogą tam być ryby warte skąpania. Jest, siedzi. Czy on jest warty skąpania? No nie sądzę, ale... Ale zobaczcie, jak tu wariuje, płynie w moją stronę. No malusi jesteś, kolego. Myślałem, że ciutkę większy. Bawią się ze mną w kotka i myszkę te pstrągi. Za jedno takie długie przeprowadzenie potrafi mieć nawet 3 puknięcia. Ale żadne nie nadaje się do zacięcia. A może i by się nadawało, gdybym tylko potrafił za tymi puknięciami nadążyć, bo właśnie następne puknięcie. A siedzi. No ale to jest klenik. Nie pstrążek, tylko klenik. Taki trzydziestaczek, który zmusza mnie, zobaczcie, sturlać się ze skarpy. O, taka rybeczka. Panie kolega, procedura jest standardowa. Z mamą, z tatą, z dziadkiem. Szczerze, to najlepiej z dziadkiem, bo ojciec to może mieć 10 centów więcej. Mam ochotę tutaj w tym dołeczku zmienić na takiego kleniowego woblerka, bo skoro wziął jeden klenik, a widziałem, że odprowadzały jakieś 2 rybki, to też mogły być klenie. I sprawdzimy, czy to może dzisiaj nie kleń powinien być rybą dnia. Także malutki teraz kleniowy woblerek. No pięknie to chodzi. Zobaczymy jeszcze, jak łowi. Także teraz parę rzutów pod prąd. A za chwilę pewnie znów założę obrotówkę.
i pójdziemy sobie w górę. Tutaj widzicie taką podmytą burtę i ostatnio jak tutaj byłem, to było dobre 40, myślę nawet może pół metra wody więcej. Dzisiaj da się tu komfortowo chodzić, że wtedy było to ciekawe stanowisko ryb. O, woblerkiem spróbowałem, sumienie czyste. Pewnie jeszcze parę razy wrócę dzisiaj do woblera. Ale teraz znów obrotówka i idziemy w górę. Słonko znowu wyszło. Może to jest, kurczę, też znak, żeby spróbować tych kleników połowić trochę na smużaka. No na razie żadnych zbiórek nie widziałem, szczerze powiedziawszy. No ale nie zawsze muszą być zbiórki. Czasami na wymuszonego coś się da wydubać. No zobaczymy. Za chwilę pojawi się parę takich fajnych miejsc, gdzie będę łowił pod prąd woblerkiem, bo będzie trochę grubszej wody. Będzie trochę grubszej wody, oczywiście sprawdzę ją najpierw obrotówką, ale potem wejdę na dołek, postawię woblerka, który trochę głębiej chodzi, no i będę liczył na to, że zagra tam na nosie jakiemuś kropkowanemu kozakowi. Sieć! A i spadł. Żebyś mi wędkę połamał, kolego. Tak się nie robi. No są to pstrągi w zmowie dzisiaj, bo jakbyś sam chciał tak zaplątać tą obrotówkę w żyłkę, to byś nie dał rady. Ale oczywiście ryba jakimś cudem dała radę. Ten wcześniejszy, który spadł, też żartów nie ma, bo śmiechy, chichy, ale można sobie tak trafić przynętą w wędkę, że po prostu można ją złamać. Także ewidentnie pstrągi są dzisiaj w zmowie. Taka jest moja teoria spiskowa na to dzisiejsze łowienie. Sieci! Spod konarka. Też nie byłem pewny, czy on się w ogóle zapiął, czy się nie zapiął. Potem nie byłem pewny, co to w ogóle za ryba. Przez moment znów wydawał się większy, ale no dzisiaj to mi się wszystkie wydają większe, aż się boję, co to będzie, jak zapnę dużego faktycznie. Będzie mi się może wydawało, że łosoś. No ale mi tu coś popsułeś, kolego, też. Najpierw chciałeś złamać wędkę, a teraz mi tu poplątałeś. Siedzi. Cóż to. A, jest klenik. No, mniej więcej taki jak ten wcześniejszy. Koło 30 cm. No, już serce zabiło trochę mocniej, bo tak jak mówię, ja dzisiaj wszystkie wyolbrzymiam, to ten już mi się wydawał taki smoczek. No ostatni rzut i będzie trzeba z tej dziury wyłazić, a to wcale nie będzie takie proste, bo tutaj kurde skarpa. Także będzie element wspinaczki w tym wędkarstwie. Buty pod kute kolcami, także powinienem przeżyć. No, to drzewko tutaj jakby wyrosło dla mnie, jest się czego złapać. Już prawie na ścieżce. I cyk w pokrzywę. No nie, nie ma tak źle na szczęście.
siedzi. Siedzi, siedzi tutaj z wysokiej burty znowu. I znowu trzeba się tutaj pogimnastykować. Jest tu jakiś kancur. Na nim stanę. Przy wyższej wodzie nawet mi się to nie śniło, ale przy tej niższej, czystej, może spróbuję tutaj przejść ten fragment wodą i dobrze go obłowić, bo szczerze powiedziawszy, nigdy nie miałem takiej okazji. Malutka wywrotka na szczęście z podpórką. Musiałem jednak wyjść, bo wodą nie uda się tego zrobić. Jest zbyt głęboka ta burta po prawej stronie, a tutaj jak widzicie, są same trzcinowiska, ciężko będzie to dobrze obłowić, zawsze ciężko to było obłowić. I szczerze powiedziawszy, często to omijałem. Natomiast dzisiaj mam ochotę spróbować jakoś się lepiej do tego przyłożyć. Spróbujemy znaleźć tutaj w trzcinach jakąś przecinkę. No i wejść. Tutaj gdzieś do tego miejsca obłowiłem z tamtego stanowiska. Nawet nie chcę myśleć, co tu się będzie działo, jak ja zapnę rybę. Ależ skoczek. Ależ skoczek. Ależ gigant. Siedzi. Cóż to takiego, delikatnie zapięty. Delikatnie zapięty mały klenio. Płynie kolega. Znowu coś tu z nieba zaczyna kapać. Także zmienna ta pogoda dzisiaj strasznie. Mieliśmy burzę niemalże, mieliśmy słońce takie, że upał. No i teraz mamy już czwarty przelotny deszcz. Co ja wam mam teraz powiedzieć? Co ja mam wam powiedzieć? Nawet nie wiedziałem, że ta ryba się zapiła. Coś tam tak szarpało, podszarpywało. Kurczę, myślę. Puka, stuka. On siedział. Dwa razy większy od obrotówki. Że to też może być taka historia odnośnie tego, czy rybom przeszkadzają duże przynęty. Dla niego to nie była duża przynęta, dla niego to była kolosalna przynęta. No i cóż to powiedzieć, ładnej ryby ciągle nie ma, za to była kąpiel. Trzeba uważać, moi drodzy, trzeba uważać brodząc. Tutaj nic się nie stało. No. Oparłem się o kamień, może trochę przytarte będzie kolana, ale było dość płytko i w zasadzie to już nie pamiętam o tym upadku. Natomiast no widzicie, nawet buty, które
są podkute kolcami, nie dają gwarancji pewnego chodzenia w wodzie. Jak są kamienie, zawsze jest niebezpiecznie, zawsze trzeba uważać. Szczególnie kiedy łowi się na dużych wodach, takich jak Dunajec czy San, to wtedy trzeba uważać podwójnie, a nawet poczwórnie, bo tam taka wywrotka to mogłaby się skończyć wypłynięciem kilkadziesiąt metrów dalej, a tego myślę nikt z nas nie chciałby przeżyć. No teraz też czuję i widzę, że koszula mokra, także nalało mi się do śpiochów. W spodniach to w zasadzie nic nie czuję, bo przecież mokre mam w zasadzie od samego rana. Zainwestować w końcu w śpiochy będzie trzeba. Natomiast no trochę się ziściło to, co mówiłem. Bałem się, że mnie deszcz zmoczy. A w końcu się zmoczyłem sam poprzez swoją nieuwagę. Niech mi ktoś powie, że strągowanie to prosta sprawa. I w sumie nawet po tej kąpieli to powiem wam, że przeszła mi już ochota na łowienie. Natomiast idę na jeszcze jedną miejscówkę, taką pewną bankówkę. Chociaż ta też była pewna i bankowa, a skończyła się kąpielą. Także póki co średnie i małe ryby. Pogoda zmienna, teraz znowu słońce. No ale cóż, raz na wozie, raz pod wozem, łowimy dalej. No i macie to świetne miejsce. Kapitalne ryby miałem w tym dołku tutaj. Jest taka rynienka dosyć głęboka. Większość tych ryb niestety mi tutaj spadła, bo warunki są dość ciężkie. Z lewej strony drzewo, z prawej strony zwalisko, także ciężko tutaj tą rybę podebrać. Natomiast no, są one tutaj. Są w tej rynnie. I za każdym razem, kiedy jestem nad tą wodą, to tutaj zawsze to serce bije trochę szybciej. Założyłem kleniowego woblerka, bo szczerze powiedziawszy liczę tutaj bardziej na klenia mimo wszystko niż na pstrągę. No niemniej wydarzyć się w tej rynnie może wszystko. Cześć. I odprowadza go drugi. Co ciekawe, nie wiedziałem, że pstrągi też tak mogą robić, że jeden drugiego odprowadza. Piękne czerwone kropki. Tylko kurczę, razem z nim się fest mocno rozpadało. Płynie. A kurtka oczywiście została w samochodzie. Zobaczcie, teraz już będę mokry. Nie tylko w gaciach, ale za chwilę będę calutki. Siedzi. O, troszkę lepsza rybka, troszkę lepsza. Ależ pięknie ubarwiony.
Ależ pięknie ubarwiony. Znowu trochę oczami wyobraźni sytuację ratowałem, bo rybka wcale nie jest duża. Przy każdej rybie powtarzam: lepszy, lepszy, lepszy. No i to tak jest, centymetr lepszy od wcześniejszego, bo to kolejna malutka rybka. Troszkę poszarpał, więc na początku wydawał się może ciutkę większy. Znów wariat. Jakby miało padać tak przelotnie, to zdecydowanie lepiej niż przelotnie miałoby świecić słońce i strasznie grzać, bo przez moment było takie dobre pół godziny, gdzie to słońce pełnym ogniem dawało i się już robiło całkiem nieprzyjemnie. Siedzi. Aj, to kurczę, była ładniejsza rybka chyba. Ładniejsza rybka. Zawinął się pięknie do obrotówki, ale się nie zapił. No takie są uroki czasami łowienia takiego szybkiego z prądem. Już rybki pukają, trafiają, ale się nie zapinają. Oby tylko był przylotny. Jak będzie przylotny, będzie dobrze. Takiego deszczu się spodziewałem, taki deszcz zapowiadali, także wziąłem ze sobą kurtkę, ale wiecie jak to z kurtką bywa, nosić się nie chce, została w samochodzie, miałem się kręcić wokół samochodu, a zaszedłem już całkiem daleko, potem się wracać nie chciało. No i cóż, muszę liczyć na to, że moja koszula będzie przeciwdeszczowa. No i na dziś tyle, nawet nie chce mi się myśleć, ile mam do samochodu. Ładnych parę kilometrów, myślę, że z godzinkę sobie teraz przedreptam. No, skłamałbym, jakbym powiedział, że nie mam niedosytu. Jest lekki niedosyt, natomiast no, ten kalejdoskop pogodowy, a zresztą pogoda. Pogoda to podstawowa wymówka każdego wędkarza, no ale dzisiaj ona wyjątkowo mocno świrowała, bo i słońce takie, że upał, i chmurki, i deszcz kilkukrotnie. Teraz znowu się zachmurzyło, znowu idzie na deszcz. I ryby w tym momencie już w ogóle przestały brać. Nawet te drobne przestały pukać w te przynęty. Czym dalej w dzień, tym było już tylko gorzej. Połowiłem sporo drobnicy, pobawiłem się tymi rybkami. No i trzeba czerpać, bo zostało półtora miesiąca, moi drodzy. Trzeba czerpać z tego sezonu, bo potem przyjdzie wrzesień i będziemy marudzić, że byle do stycznia, byle do lutego. Do następnego. Cześć! Słuchajcie, na następnym wypadzie będzie fest grube łowienie. Zasłużyłem jak nie wiem co. Dreptam pół godziny, końca nie widać. Niech mi ktoś powie, że wędkarstwo to nie sport. W nogach myślę mam ponad 10 km i takie to już jest to nasze pstrągowanie. No i na koniec w drodze powrotnej jeszcze burza na do widzenia, także chowam się w krzakach. Eleganckie łowienie dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę za to.